Jacek Kaczmarski jako genialny obserwator rzeczywistości, jako znawca i opisywacz historii, a także jako pasjonat i koneser malarstwa światowego. To wszystko w Teatrze Ateneum. Zapraszam. Pejzaż zimowy Bruegela. Z pozoru zwyczajny pejzaż wiejski, ukazujący życie codzienne mieszkańców wsi. Malarz nie byłby jednak sobą, gdyby poprzestał na takiej prostej ilustracji bez zwyczajowych aluzji zmuszających do głębszych analiz. Według Kaczmarskiego zabawa na ślizgawce staje się metaforą życia, czyli ciągłej niepewności. Człowiek w śniegu, Chrystus drewniały kropla, ludzie w śniegu, urojenie roju, drzewa w śniegu, żył i tętnic obraz, domy w śniegu, Betlejem spokoju, kruki na bieli, granatowe zabawki, ponurzy anieli, codzienne ślizgawki. Ludzie dobrzy, ludzie normalni, pracujący nad dobrobytem, ciepłe rzeczy przezornie ubrani, przez otchłanie lodem przykryte, prześlizgują się dziarscy rumiani. Ludzie twardzi, ludzie rozsądni, budujący pewność i stałość, chłodną przepaść traktują jak chodnik, po którym się ślizga dojrzałość do świętości zdolna i zbrodni. Zgrzyta łyżwa, trzeszczy przyszła kra, frajda trwa. Człowiek w śniegu, zczerniałe kropla, ludzie w śniegu, urojenie roju, drzewa w śniegu, żył i tętnic obraz, domy w śniegu, Betlejem spokoju, kruki na bieli, granatowe zabawki, ponurzy anieli, codziennej ślizgawki. Ludzie słabi, ludzie bezradni, odstający w tłumie łyżwiarzy, piruetem na mroźnej zapadni, ocalają barwy swych twarzy.